11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości na pamiątkę wyzwolenia Polski po 123 latach niewoli. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak biją serce, huczą w skronie, a biały orzeł w słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał, sercem, pokoleń już od wieków. Kiedyś, bardzo dawno temu, przed wieloma laty, miała Polska kłopot z sąsiadami trzema. Z Rosją, Austrią i Prusami. Zabrali nam ziemię i krzyczą, nie ma Polski, nie ma! Dlaczego Polski nie było na mapie? Polacy utracili swoje państwo w wyniku trzech rozbiorów. Dokonały tego Rosja, Austria i Prusy. Przez 123 lata Polska żyła w niewoli, ale Polacy bardzo kochali swój kraj. Mimo, że nie było go na mapie, mieli go w swoich sercach. Polacy postanowili walczyć i walczyli bardzo długo, aż w końcu 11 listopada 1918 roku odzyskali Polskę. Dlatego właśnie dzisiaj świętujemy, bo my też kochamy naszą ojczyznę. W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. W sercach Polaków na nowo ożywa nadzieja na odzyskanie niepodległości. Patrzą karabiny i dzwonią pałasze. To Józef Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojska nasze. Dla Austrii i Niemiec wojna już przegrana. Prosta rewolucja, Polska wolność odzyskana. Dlaczego pamiętamy o Józefie Piłsudskim? Józef Piłsudski walczył o niepodległość Polski 11 listopada 1918 roku. Przejął władzę nad Wojskiem Polskim, a kilka dni później objął żołd w niepodległym kraju. 11 listopada 1918 roku następuje koniec zaboru obcego. Znów na mapie świata polskie państwo gości. Nikt nam nie zabierze już niepodległości. Ojczyzna wolna, znowu wolna. Tak bije serce, huczą skronie. Dzisiaj wolności kanonada. Witamy wszyscy niepodległość i 11 listopada. Dzisiaj wielka jest rocznica. 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Przystrojony portret dziadka, wzdłuż bram wpływa polska flaga. Żył dla Polski wódz wspaniały, na bój krwawy wiódł legiony. Walczył dzielnie dla ojczyzny, my zbieramy dzisiaj plony. Żołnierzy mamy dzielnych, bacznie strzegł granic kraju. Od nas tylko dziś zależy, aby było nam jak w raju. Więc o przyszłość walczmy razem, pod sztandarem z orłem białym, mądrością, pracą i nauką, przestworzymy Polsce chwałę. Dlaczego Polska odzyskała niepodległość? Sprawił to patriotyzm. Polacy kochali swój kraj i poświęcili życie dla odzyskania niepodległości. Największymi zbiorami niepodległościowymi były powstania listopadowe i styczniowe. Historii Polski tak się składa, był ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. Wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał w nim niepodległości.